Siema! Staram się co poniedziałki, jeżeli nie komentuję niczego innego, na przykład Jana Krzysztofa Dudy w turnieju, robić turnieje dla widzów na moim Twitchu. Jest to taka tradycja, kilka tych poniedziałków takich turniejowych już było, no i wczoraj zdecydowałem się zrobić turniej trochę dłuższym tempem, to znaczy 5 minut plus 2 sekundy na ruch. Zawsze trochę się wystrzegam, ponieważ jest to bardzo dobra okazja dla osób, które słabiej grają w szachy, żeby po prostu odpalić silniczek, no i zepsuć wszystkim innym zabawę. Jak zapewne domyślacie się po tytule i po miniaturce. Właśnie taka rzecz miała miejsce wczoraj na naszym turnieju i robię ten filmik z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, żeby pokazać wam, że po prostu choćbyście nie wiadomo jak kombinowali, zawsze zostaniecie złapani. I to się po prostu nie opłaca. A po drugie, dlatego, żeby pokazać wam, w jaki sposób można takiego cheatera złapać, bo oczywiście oskarżenie kogoś o wspomaganie się programem to jest największa obelga, jeżeli chodzi o szachy, więc nie powinniście, wiecie, przegrać i mówić, to na pewno cheater, bo to tak nie działa. Natomiast są pewne sygnały, które pokazują, że ktoś cheatuje. I dzisiaj postaram się na tym skupić i tyle. Celowo u góry macie pokazane ocenę silnika w danej pozycji, jest to silnik liczesowy. A na dole macie kod do szachowo.pl, bo jeżeli chcecie grać lepiej w szachy, to powinniście kupić sobie tam książkę albo coś, a nie cheatować. Z kodem JASKOL95 będziecie mieć 10% zniżki. Więc okej. Sytuacja była taka, że zawodnik, poza tym widz, który oglądał mnie już jakiś czas, bardzo dobrze zaczął ten turniej, to znaczy miał 2 punkty z 2, potem 3 punkty z 3. A co ciekawe, jego ranking raczej na to nie wskazywał, no bo miał ranking 900, a wygrywał z zawodnikami 1400 czy 1300 i tak dalej. Natomiast ja zawsze jestem bardzo sceptyczny do tego typu oskarżeń, ponieważ sam wiem, że jak ja na przykład byłem młodszy, no to zdarzało mi się wygrywać z lepszymi zawodnikami i tyle. Czasami przychodzi taki moment, gdzie jak za pstryknięciem paluszka wszystko nam się układa. Natomiast potem zaczęły się dziać rzeczy bardzo dziwne, do czego zaraz przejdziemy. Natomiast najpierw pokażę wam jego praktycznie dwie pierwsze partie w tym turnieju. Pierwszą partię rozgrywał on z zawodnikiem 1413 i jest to zawodnik z gorylem na profilowym. Znam go, jest wiernym widzem i no wiem, że gra bardzo, bardzo silnie, natomiast w tym meczu praktycznie nie mógł nic zrobić. I tutaj zaczęły się dziać dziwne rzeczy już bardzo, bardzo szybko, bo nastąpił atak smażonej wątróbki. No i jeżeli oglądacie moje filmy, to na pewno wiecie, że jednym z dobrych ruchów jest D5, drugim goniec C5. Jest też ruch skoczek E4, ale to temat na inną dyskusję. Natomiast czarne zagrały tutaj hetman E7. No i to pokazuje, że raczej czarne nie za bardzo mają pojęcie, o co chodzi w graniu w szachy, nie? No bo obroniły hetmanem pionka, który jest atakowany przez wielkie figury, więc pan goryl zbił to tutaj i zagrał goniec C4. I strzelam, ale to jest tylko moje przeświadczenie, że zawodnik grający czarnymi mniej więcej w tym momencie stwierdził, bo to była pierwsza runda, dobra, skompromituję się, jeżeli będę grać normalnie, no to pomogę sobie trochę silnikiem. I zauważcie, u góry komputer pokazuje dwa ruchy, D5 i król E8. Ale ocena jest plus 2,7. Natomiast jak zagramy D5, to ocena idzie do 3. Natomiast po ruchu skoczek A5, który został wybrany w partii, ocena silnika spada. Czyli ten ruch jest lepszy niż ten docelowy, liczesowy komputer potrafi doliczyć. Więc to nastąpiło w partii. Tutaj, tutaj, tutaj. Bardzo ciekawy ruch, wieża G8. Zauważcie, białe w tym momencie, znaczy czarne w tym momencie nie były w stanie policzyć, że tutaj grożą takie widełki i obroniły się hetmanem. Natomiast kilka ruchów później już widziały, że widełki grożą i odeszły wieżą. Ale to jeszcze nie jest najciekawsza rzecz w tej partii, bo najciekawsza rzecz w tej partii, jedna z ciekawszych rzeczy w tej partii zdarza się tutaj, ponieważ czarne zagrały C6, zakładając na przeciwnika pułapkę, w którą pan goryl niestety, ale wpadł. Bo tutaj ten skoczek broni dwóch rzeczy. Więc wydaje się, że możemy zbić. I teraz jak przeciwnik zbija, no to jest łubu-dubu. Tylko i tak zostało zagrane, natomiast okazuje się, że C6 nie tylko ogranicza tego skoczka, o czym na pewno grający czarnymi oszust 902 myślał, ale także zostawia pułapkę, ponieważ D5 i teraz
Tak, czarne zagrały D5, bo zdawały sobie sprawę z tego, że zostanie przerwana komunikacja pomiędzy białym hetmanem a czarną wieżą, dzięki czemu biały skoczek będzie zwolniony z tego, że nie może zostać odbity, ponieważ ten skoczek nie będzie musiał bronić tej wieży. Ranking 900 bardzo szybko sobie to policzył, stracił na ten ruch jakieś 3 sekundy czy 5 sekund i zagrał D5. Także wielkie gratulacje. Nastąpiło bicie, no i tutaj można było bić dalej. I chodzi o to, że ta wieża leci, więc trzeba zagrać tu, można zrobić sobie roszadę i jak coś takiego, no to gramy sobie dalej. To jest bardzo ciężkie do policzenia, więc nastąpiło D6, ale tutaj oczywiście czarne mają ruch hetman E6. No i tu wydawało się, no okej, czarne ograły, spoko. Nastąpiło kilka ciekawych ruchów, w tym momencie jest jeden dobry ruch dla czarnego. Dla mnie on jest oczywisty, natomiast nie spodziewałbym się, że zawodnik mający ranking 900, że dla niego też będzie oczywisty. Bo tutaj normalnie zawodnicy grający mający 900 zagraliby taki ruch, wymieniać hetmany. I to jest jak najbardziej spoko, z ludzkiego punktu widzenia to jest super. Natomiast z takiego trochę lepszego punktu widzenia okazuje się, że ten król na D8 stoi słabo, chcemy połączyć wieżę, więc nastąpiło król C7. I chciałbym wam powiedzieć, że to jest ostatnia rzecz, która w tej partii nastąpiła, co nie, że no tutaj czarne podstawiły zaraz coś tam, pionka, ale w tym momencie dzieje się kolejna bardzo ciekawa rzecz, a mianowicie czarne, które przypominam w pierwszej części partii nie widziały, że pionek na F7 im leci, teraz zauważyły, że celem hetman C4 nie jest wcale to, że po jakimś takim ruchu leci wieża, tylko celem jest to, że skoczek B5 i tracimy gońca. I w tej pozycji, gdzie mamy takie figury, tutaj hetman, wieża, tu, zdecydowały się na spokojny król B8. I właśnie po takich ruchach, drodzy widzowie, jesteście w stanie poznać, że ktoś cheatuje. Po prostu, nie? To jest tak, że jak zobaczycie ten ruch, no to jesteście w stanie powiedzieć, nie no, lajtowo, nie no, przecież zagrał tu, bo groziło to. Tylko że podczas partii w taki sposób zawodnicy 900 nie myślą. No i tutaj do końca partii już nic się nie stało. Zostały podstawione widełki. Tu ciekawe, że właśnie nie zostało zbite tak, żeby grozić matem, tylko zostało zbite gońcem, weszła wieża. Zawodnik też zdał sobie sprawę, że skoczek mu tutaj, hetman nie wisi. Skoczek atakował i spoko. I w taki sposób oszust wygrał pierwszą partię w turnieju. Oczywiście, tak jak wam chyba wspominałem wcześniej, bo nagrywam to drugi raz, ale chyba wspominałem wam wcześniej, ja jestem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o nazywanie kogoś oszustem. Szczególnie, tak jak mówiłem, ten widz, to jest widz, który mnie oglądał, nie? No, trzeba być totalnym debilem, żeby oszukiwać na turnieju swojego, miejmy nadzieję, ulubionego streamera. Więc byłem bardzo sceptyczny. Natomiast potem jak zobaczyłem sobie profil po około czwartej, piątej rundzie, to zdałem sobie sprawę, że trochę te dokładności są za duże i te gierki są za dobre. Druga partia to jest partia z moim również wiernym widzem, mającym ranking 1300. To była chyba trzecia partia w turnieju lub druga partia w turnieju, teraz już niestety nie pamiętam. No i znowu, różnica rankingowa jest dość duża, ale nawet na czacie osoby mi pisały, że wow, wygrałem z gościem, co miał 600 rankingu więcej, więc no, taka wygrana nie jest niczym złym. Chyba, że czarne wygrywają taką partię z dokładnością 97%. To wtedy wiecie jak jest, nie? Więc nastąpiło D4, D5. Skoczek F3, skoczek F6, goniec F4, C5 to jest taki bardzo agresywny wariant, skoczek C6 i C3. I to jest pierwszy moment, w którym jak się analizuje taką partię, to coś tu chyba jest nie tak. Bo gdybym się was zapytał, gdybyście nie widzieli tego, co jest u góry, jakie są najbardziej logiczne ruchy od strony czarnych, no to raczej powiedzielibyście wyprowadzenie tego gońca, może zagranie tu, może zagranie tu, może zbicie, może przepchanie. Takie, wiecie, to nie są najlepsze ruchy, ale takie najbardziej logiczne, może jakieś B6, co nie? Natomiast w tym momencie według komputera najlepszym ruchem jest skoczek H5. Dlaczego? Skoro to jest ruch drugi raz ruszamy tą samą figurą i trzeci raz ruszamy tą samą figurą w debiucie. Zauważcie, że na 6 ruchów 3 ruchy zostały wykonane tym skoczkiem. Ale to jest dobre, ponieważ komputer rozumie, że pozycja jest w miarę zamknięta. I przeciwnik nie zdążył wyprowadzić jeszcze figur, bo ruszył dwa razy pionkiem, więc można poświęcić te kilka ruchów, żeby zdobyć parę gońców i potencjalnie, żeby to nam coś oddawało. Tutaj najlepszy ruch to jest E6, zablokowanie sobie gońca, ok.
Tutaj hetman b6, najlepszy ruch, hetman c2, no i tutaj znowu białe, które wcześniej miały problem z zauważeniem widełek, teraz zauważyły, że hetman i wieża przez całą szachownicę atakują jeden punkt, więc trzeba go obronić, a jako, że nasz goniec tutaj będzie mógł wyjść na g7 potencjalnie, tak mogłoby się wydawać z ludzkiego punktu widzenia, to zagramy sobie g6. Skoczek G5, no i oczywiście skoro wcześniej przeciwnik nam atakował i obroniliśmy, no to tutaj najlepiej jest zagrać H5. Można by się było tak, mogłoby tak się wydawać. Natomiast tu okazuje się, że komputer, to znaczy przepraszam, zawodnik 918 rankingu zdał sobie sprawę z tego, że ten pionek to niby jest atakowany, ale gdy zagramy gońcem na E7, nastąpi wymiana, to ten skoczek nie ma ruchu i kto wie, może za jakieś 10 ruchów będziemy mogli odejść królem, zagrać wieżą tu i zbić tego skoczka. Być może coś takiego się uda. Co więcej, w tym momencie nastąpiło bicie i kolejny bardzo silny ruch, według komputera najlepszy, ja bym nigdy takiego ruchu raczej nie zagrał, a mianowicie E5. Dlaczego bym nie zagrał takiego ruchu? Bo po każdym biciu zawsze mój pionek na D5 będzie po prostu słaby. Nie? To jest coś takiego, że nie gracie w taki sposób, żeby rozwalać swoją strategię, czy rozwalać swoje pionki, tylko raczej gramy tak, żeby te pionki trzymać. Oczywiście wyprowadzamy sobie gońca i komputer jest w stanie doliczyć, że wariant po wariancie to nam się udaje, ale jako ludzie raczej boimy się grać takie ruchy, bo zawsze mamy tę taką lampkę, może coś tu nie gra, nie? Natomiast tutaj czarne bez oporów zbiły, cały czas ten pionek jest słaby. Skoczek F3, no i teraz bardzo fajny manewr ze strony czarnego, a mianowicie goniec F5, zaciągnięcie tego hetmana na A4, żeby tym gońcem sobie wrócić i jakby ten hetman wrócił gdzieś tutaj, no to możemy bić tak jakby jesteśmy to tempo do przodu dzięki temu, że poszliśmy i wróciliśmy. Hetman poszedł na D4, ale tutaj nadal jest lipa, ponieważ w tym momencie, właściwie grając E5, trzeba było policzyć cały taki wariant. Zademonstruję wam go strzałkami. Skoczek bije E5, skoczek F3, goniec F5, hetman A4, goniec sobie wraca i jak hetman pójdzie na D4, to my możemy zbić i jak przeciwnik zbije, to my bijemy. On tutaj bije, mamy tutaj dwa gońce, ale jeżeli zrobimy roszadę, to zauważcie, że skoczek na H7 po ruchu wieża H8 nie będzie mógł się nigdzie znaleźć, więc zostanie on zdobyty. I to wszystko zostało policzone w jakieś 6 sekund. Więc wielkie gratulacje. To wszystko, tak jak wam mówiłem, nastąpiło. I teraz, jeżeli byśmy zrobili roszadę, tak jak mówiłem, to coś pomyliłem. Z jakiegoś powodu roszada tutaj nie jest dobra. A no tak, bo oczywiście przeciwnik może zagrać F4. Więc tutaj dużo lepsze jest zagranie F6. Po to, że teraz jak nastąpi F4, to nic nie dało. Bo pionek kontroluje to pole. Więc nastąpiło goniec D3, ale tutaj na spokojnie król sobie podchodzi. G4, wieża H8 i zupełnym przypadkiem, zauważcie, tutaj nawet można było zbić, ale grający czarnymi zdawał sobie sprawę, że jak ta wieża tutaj wejdzie, mogą być jakieś kłopoty, no to po co te wieże tu wpuszczać, co nie? Przecież ten skoczek i tak nie ucieknie. Nastąpiło bicie i proszę bardzo, dokładność 97% wygląda w taki sposób, ładny mat gońcami i pionkiem na środku szachownicy. I no, jak zobaczyłem tą partię, podczas streama chyba ją widziałem, no to już właściwie byłem pewien. Co więcej, kolejna partia była bardzo ciekawa, bo zawodnik grał ją z zawodnikiem 2066, zawodnik 971. I ta partia była, było w niej kilka takich manewrów, które z mojej, na moją głowę, no moją głowę przerastały, o tak powiem. I po tej partii, i po kolejnej partii, zresztą zaraz wam powiem, co się stało w kolejnej partii, bo załóżmy, że to była piąta partia turnieju, obaj zawodnicy mieli 4 punkty, no i lecą sobie. Nastąpiło D4, skoczek F3, C4, zauważcie, że grający białymi nie zagrał normalnie C4, bo według kompa trochę lepiej jest zagrać w ten sposób, ponieważ jak zagramy od razu C4, no to nie ma to żadnego znaczenia z ludzkiego punktu widzenia, ale jak zobaczycie sobie komputerowe gierki, to bardzo często najpierw następuje skoczek F3. Tu Katalan, czyli opening wybierany przez Magnusa Carlsena bardzo często, czy tam w ogóle te warianty z G3, tu goniec G2. Nie chcę się bardzo skupiać na debiucie. Natomiast w tym momencie miała taka śmieszna sytuacja miejsce, ponieważ gdy komputer gra,
to bardzo często na pewno spotkaliście się z tym, że on raz powtarza pozycję, ma tę samą pozycję i potem stwierdza, że zagra sobie coś innego. I mamy tę samą pozycję, która była. No i tutaj czarne znowu mogły zagrać goniec F5, zagrały skoczek D7, czarnymi grał też silny zawodnik, wieża E8, E4, E5, H3. Bardzo ciekawy ruch. Znowu, ja bym tutaj myślał o jakimś biciu, o jakimś goniec E3, o jakimś wieża E1. Natomiast białe zdawały sobie sprawę z tego, że potencjalnie ten skoczek gdzieś tu będzie mógł wyjść. Na przykład jak zagramy tu, no to skoczek G4 może być silny, chociaż tutaj komp mówi, że nie do końca. Więc żeby się o to nie martwić, spokojny ruch. Przecież tak właśnie grają zawodnicy 900. Tutaj skoczek poszedł na C5, wieża E1, wieża B1. Zauważcie, dwie wieże idą do gry. To jest pozycja chyba teoretyczna. Sprawdzę. Tak. To jest jedna z głównych linii, jeżeli chodzi właśnie o obronę królewsko-indyjską. Między innymi Ding czy Griszczuk grali w ten sposób kolorem białym. Także gratulacje dla białego, że zdawał sobie sprawę, jak tutaj grać. Nastąpiło król H2, obrona tego pionka. Tutaj B3, F4 i zauważcie, ja naprawdę chciałbym kiedyś umieć grać w taki sposób jak jak ten mój widz, że w zasadzie przeciwnik nie ma ruchów, a ja sobie lecę tymi pionkami. I problem dla czarnego jest taki, że faktycznie tych ruchów brakuje. Zauważcie, silnik tu mówi, no hetman C7, H5 w ogóle jakieś losowe. Natomiast grający czarnymi zagrał według mnie trochę bardziej logiczny ruch, a mianowicie tu, skoczek H5. Ale to jest oczywiście słabsze, bo widzicie, druga linia, wystarczy, że skoczek sobie tutaj wróci i szczerze mówiąc, ja nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi w tej pozycji. Dlaczego akurat ten skoczek musiał wrócić? Dlaczego inne ruchy są słabsze? Nie wiem. Hetman E7, zauważcie, pionek jest broniony, ale pionek jest atakowany, ale chyba dzięki temu, że wróciliśmy zawczasu tym skoczkiem, no to tutaj jest wszystko bronione. I nie grozi jakieś bicie, bo teraz odbijemy to skoczkiem i jest giga dobrze. Także nastąpiło wieża D8, wieża BD1, skoczek F6. No i w tym momencie w ogóle nie wiem, czy zwracaliście uwagę, jak coś, to możecie sobie cofnąć, a no nawet nie musicie. Jak silnik nie jest totalnie zdecydowany, mówi, że goniec C5 jest dobre, mówi, że skoczek D4, nastąpiło to bicie, no i E5 i zauważcie, ten skoczek nie ma się za bardzo gdzie ruszyć, nastąpiło skoczek H5, hetman E3, tutaj podstawka widełek, skoczek E4, tutaj taki forsowny wariant, zauważcie, też nie nastąpiło bicie, bo grający biały mi zdał sobie sprawę z tego, że tutaj będą widełki, trochę trudniejsze niż w pierwszej partii, ale tym razem zauważył, więc wrócił tak mało intuicyjnie skoczkiem, nastąpiła wymiana i szczerze mówiąc ta pozycja na pierwszy rzut oka wcale nie jest taka prosta. Znaczy mamy figurę więcej, ale tych pionków trochę jest. Natomiast tutaj oczywiście nastąpiło skoczek G3, najlepszy ruch. Tutaj goniec powoli podszedł sobie na F3. Zauważcie, że białe na przykład nie próbowały wybijać tych pionków, bo wieża B8 to jest o 0,3 gorszy ruch niż ten. Więc goniec F3. Nie mam pojęcia dlaczego. F4. Skoczek E4. Dzięki temu, że te figury się tak szybko dobrze ustawiły, no to wow. F5. Skoczek wchodzi na D6. Jest tutaj związanie. Korzystamy z tego. I zauważcie, jaka siatka matowa zaraz została założona. Skoczek zbił na F5. Tu. I teraz znowu. Każdy z nas zagrałby jakiś taki ruch, nie? Jakiś może taki. Goniec H5. Dlaczego? Bo po czymś takim okazuje się, że białe mogą zagrać wieża D7, goniec F7, wieża D8, powrót i okazuje się, że nie ma jak bronić tego gońca. I jak zobaczyłem tę partię, to już wiedziałem. Już wiedziałem, że coś tu jest nie tak. Natomiast w kolejnej partii zdarzyła się rzecz dość dziwna, ponieważ to od tej partii na streamie ludzie zaczęli mi pisać, że kurczę, coś jest nie tak, ten zawodnik z XYZ coś tutaj chyba kombinuje. I to była piąta partia turnieju. W szóstej partii turnieju grał z zawodnikiem, który finalnie chyba wygrał cały turniej. Ze mną wygrał w ogóle na tym turnieju, także szacun. Nie będę podawać ników. Natomiast tamta partia była bardzo dziwna, bo ten osoba, która podejrzewaliśmy, że cheatuje, grała kilka ruchów dobrych, po czym grała totalnie głupi ruch. W pewnym momencie jego oponent mógł go zamatować, ale nie wiem, chyba zmisklikował i sam dostał mata. Także tamta partia była taka, że zawodnik, którego podejrzewamy o cheatowanie, miał
serię 4 czy 5 partii, gdzie miał ponad 95 czy 90% dokładności, po czym zdarzyła mu się partia, gdzie miał 50%. I to jest druga rzecz, kolejna rzecz w zasadzie, poza tymi wszystkimi, po której poznacie, szczególnie podczas streamów, że ktoś czytuje, że jak zacznie się o nim mówić, to wtedy zapala się ta lampka u niego, dobra, może to teraz nie będę czytować, to na pewno się nie pokapują. Ale jako, że wygrał kolejną partię, no to system szwajcarski ma to do tego, że grają osoby, które mają najwięcej punktów. I w kolejnej rundzie tak się złożyło, że zawodnik ten, grający kolorem czarnym, trafił na pewnego łysego streamera. Grałem z nim, oczywiście cały czas mówiłem, no to zobaczymy, czy będzie wykonywać jakieś dobre ruchy, czy coś takiego. Trochę go podpuszczałem. Zdecydowałem się zagrać Londona. I nagle zauważycie, że te ruchy jakieś takie za dobre nie były. Skoczek F6, koniec D6, tutaj póki co wszystko spoko. Skoczek E4, taki dziwny ruch troszeczkę, no ale okej. Tutaj wymiana, roszada, koniec D3. Moje figury już są dobrze ustawione i to jest z takiego praktycznego punktu widzenia bardzo zła pozycja. To znaczy komputer zawsze się tutaj wybroni. Komputer pokazuje tutaj jakieś F6, A5 i tak dalej. Natomiast grający czarnymi zagrał zupełnie losowy ruch wieża E8, który jest słaby. Nastąpiło hetman E2, ja bardzo często lubię tego hetmana tutaj wyprowadzać w Londynie. Skoczek E7, no i w tym momencie trochę mnie poniosła fantazja, nie ukrywam, bo ja chciałem zagrać tu na początku. Nie podobało mi się, że gościu ma skoczek G6, ale tutaj komp mówi, że pogoniec G5 i tak jestem gitem. Natomiast ja zbiłem. Zbiłem, dałem tu i okazuje się, że teraz to jest całkowicie remis. To znaczy nastąpiło tu, dałem szacha, tutaj. No ale stwierdziłem, że skoro gram z chłopem, którego podejrzewam o cheaty, no to nie będę brać remisu, tylko zagrałem skoczek F7. No i tutaj czarny mają jeden jedyny ruch, który im ratuje pozycję. Okazuje się, że po G6 ja muszę tym hetmanem gdzieś wrócić, ewentualnie dać szacha skoczkiem. Prawdopodobnie na to bym się zdecydował i bym przegrał. Natomiast przeciwnik tutaj zagrał taki komputerowy ruch. Król F8. Nie wiem, czy to było na żarty, czy nie zauważył, że hetman mu wisi. No i przegrał w takim dramatycznym stylu za kilka ruchów. I dlaczego wam pokazuję tę partię? Po pierwsze dlatego, żeby podbić sobie ego, że wygrałem z cheaterem. Oczywiście żartuję. A po drugie pokazuję wam to dlatego, żeby was przestrzec, że to nie jest tak, że my, te osoby grające w szachy albo odpowiadające za algorytmy, my nie jesteśmy głupi i jak zobaczymy taką partię, no to widzimy, że coś tutaj jest nie tak. I historia ma taki happy end, nawet dwa happy endy, ponieważ zawodnik trochę nierozważnie cheatował na swoim głównym koncie i taki sam nick miał na Twitchu, także dostał bana. Nie pozdrawiam cię, mam nadzieję, że się ogarniesz. To po pierwsze, a po drugie, i to powinno, mam nadzieję, że uda mi się tak zmontować, że wyświetli wam się to na ekranie, zawodnik już dostał bana. Jak widzicie na awatarze miał bardzo ładny awatar, no ale cóż, to nie ustrzegło go przed tym, żeby dostać bana. Także podsumowując dzisiejszy filmik, pamiętajcie drodzy widzowie, wiem, że większość z was to wie, ale nie opłaca się cheatować. Cheaty niszczą szachy, cheaty sprawiają, że ludziom zjeżdża psycha. Jak chcecie grać lepiej w szachy, to polecam kod szachowo.pl z kodem Jasku. Tam sobie ogarniecie coś mądrego i będziecie po prostu koksami, tak jak ja, powiedzmy, się też w taki sposób uczyłem. Także mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Albo jeszcze nie. Zanim jeszcze powiem to, pójdę sobie, to powiem wam, że dzisiaj o godzinie 17, czyli we wtorek, będę grać w turnieju Titan Tuesday, także możecie mnie oglądać. A po drugie, jutro pojawi się filmik z Titan Tuesdaya, gdzie było bardzo, bardzo fajnie, bo grałem z mistrzem świata w Rapidach, grałem z mistrzem międzynarodowym Szparem, Hikaru mnie wyśmiał, także były dymy, także mam nadzieję, że wam się spodoba. Jutro o godzinie 15 wleci. Także trzymajcie się tym razem już na serio cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Siema!